było nam opisane i doszłoby do niego tak czy owak. Nawet gdyby pewnego dnia nie okradziono mnie w tramwaju linii 22. Może być fajna telewizja. Tam zostanę po równie. Dość miłe. Witam wszystkich tak licznie przybyłych pomimo A wakacji, B mundialu, C święta narodowego Stanów Zjednoczonych, B wszelkich innych możliwych przyczyn. Bardzo się cieszę, że na te wszystkie radości przedłożyliście, mieli goście nasze towarzystwo. Taki tytuł książki oczywiście zobowiązuje, ale także coś mocniejszego też dzisiaj będzie, ale niestety trzeba najpierw wysłuchać części merytorycznej. Bardzo mi przykro, takie są reguły gry u nas w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, któremu bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji tego spotkania. Przy tej okazji również bardzo serdeczne podziękowania dla wydawnictwa, które się tu troszkę dołożyło, żeby taką imprezę zorganizować. Kto tam jeszcze? Z instytucji to już chyba nie pogodę. Nie muszę obdziękować. Więc tak. To ja tutaj będę ustalał porządek merytoryczny i mój pomysł jest taki, żebyśmy najpierw posłuchali prozy w wykonaniu Pawła Królokioskiego. Witam serdecznie, dziękuję, że chciał przybyć. Prosiłbym, żeby tak na początek przeczytać, bo ten zbiór opowiadań, o którym dzisiaj mówimy, który nazywa się Coś Mocniejszego, czyli pierwszy tom moich dzieł żebranych, o czym za chwilę, w 1/3 składa się z cyklu opowiadań, których bohaterem jest taki dziennikarz Rafał Aleksandrowicz, który żyje w naszej albo mniej więcej naszej rzeczywistości, ma podobne przygody i postanowiłem prezentację zacząć alfabetycznie, czyli alfabetycznie zaczniemy od opowiadania, które się nazywa Akwizytor. Tak, potem będą wszystkie następne, aż do Z. Fragment tego opowiadania, żeby jakby przedsmak tego, o co chodzi w książce, przedstawić. Mistrzu, bardzo proszę. Akwizytor. Możliwe, że spotkanie z akwizytorem było nam obpisane i doszłoby do niego tak czy owak. Nawet gdyby pewnego dnia nie okradziono mnie w tramwaju linii 20. Na komisariacie dyżurny policjant okrzaniał akurat jakąś roztrzęsioną kobietę. No kto jak rany nosi pieniądze w torebce? Jak można być tak nieodpowiedzialnym? To pani, dorosła osoba, nie wie, że złodzieje wyrywają kobietom torebki. No i co ja teraz mówię komuś tak niemądremu pomóc? Kobieta broniła się słabo, że właśnie odebrała pensję i niosła ją do domu. Ale, no trudno proszę pani, trzeba było myśleć, sprowokowała tylko rozmówcę do tyrady, że mądrzy ludzie używają do rozliczeń konta bankowego, a nie noszą całej pensji jak zakrywa świeczka w torbie. Logika wywodu winiarza była nie do ugryzienia. I w końcu natrętna interesantka, popłakawszy sobie trochę, musiała dać mu święty spokój. Odniesione zwycięstwo wprawiło dyżurnego w przekonanie, że ze mną poradzi sobie równie łatwo. Wydawało mi się, że to jest dobry fragment, żeby rozpocząć tę dyskusję, a właśnie siedzący koło mnie Maciej Parowski, autor posłowia, które zrobiliśmy wstępem z wydawcą, bo on to pisał jako posłowie, a stwierdziliśmy, że tak dobrze mu wyszło, że zrobimy z tego wstęp. Tu przepraszam, dygresja, bo nie wszyscy na sali wiedzą, że moje stosunki intelektualne z Maćkiem Parowskim są dość szczególne, bo się tak od 20 paru lat mniej więcej kłócimy na różne tematy i w końcu doszedłem do wniosku, że no, troszkę jak w samych swoich, prawda, że tak się z kimś takim, prawda, jak się tak kłócimy, to trzeba się zbliżyć, bo właściwie staliśmy się sobie niezbędni do życia i stąd zaproponowałem Maćkowi, żeby to posłowie napisał. On widocznie doszedł do takiego samego wniosku, bo je napisał. Może o tym jeszcze jakoś tam później. W każdym razie tutaj
przez w trakcie czytania tego fragmentu burczał mi, że nie jest to właściwy fragment. Jestem bardzo ciekaw dlaczego. Myślałem, że bierzesz coś z tych żywych gotówek albo nie wiem, tęczących migów, jakichś tak dojeżdżających do żywego, no, ale jeszcze. Ale jeszcze się nie skończył, dopiero zaczął. No, ale widzicie Państwo, nawet dla jego spotkania autorskim coś się czepiam i reaguje, ale to nie zawsze tak było. I czasem on się czepiał. Mam to typować, tak? Nie, oczekuję. Oczekuję potem. Jak tak mówię, to mnie słychać, co? Oczekuję, Maśku, bo to wiesz, że coś powiesz tam o. Tak jest, tak jest, jest, tak jest, tak jest. Taki jest sens tego. Ty sobie skomplikuję sprawę, bo powiedzieć prawdziwego, to będzie jeszcze ciekawy i jeszcze korzystniej dla ciebie. Nie, znaczy, mam w ręku tomik paradoksalny, oczywiście tomik. No, trzy tomiki w jednym tomie. Paradoksalny, bo to jest fantastyka, to jest literatura realistyczna, znaczy Rafał pisze o Polsce. I 22 lata temu, jak się spotkaliśmy, to Rafał takiego tomu nie mógł napisać. Z dwóch powodów. Bo Polska nie była tak interesująca jak symptomie i bo Polska podlegała cenzurze. Ta sytuacja jest inna, można pisać o Polsce, co się chce, ale żeby ją tak naprawdę ugryźć, to trzeba pisać fantastykę, a nie realistyczną, bo wiedza procesowa jest nikła o Polsce, a operacyjna właściwie wszystko wie o Polsce operacyjnej i fantastyce o tym, jak kraju ziemi można napisać. I podszedł do mnie człowiek, który w Empiku rozkłada polską fantastykę na półkach. Zagadaliśmy, tam się przedstawił, zaprzyjaźniliśmy się od razu, bo on powiedział, że on tam się od iluś lat właśnie w tym Empiku zajmuje fantastyką. I mówi, że jakby na początku to on miał polskiej fantastyki chyba dwie półki. Broń Boże, nie mówię o rozwodzie z fantastyką, ale troszkę się zaczyna separacja. W tej chwili zacząłem pisać inne rzeczy, publicystyka mnie przygniotła. Bo w dwóch światach żyję, jestem jednocześnie publicystą politycznym, który ma komentować na bieżąco i autorem science fiction. Jako autor science fiction mogę pisać takie właśnie wariackie rzeczy, o tam, że aniołowie stróże się skorumpowali na przykład. Jest to takie uważanie w tym zbiorze. Jako komentator mówię. I teraz jako człowiek śledzący polską politykę na przykład dowiaduje się, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, że władza stwierdziła, że jest w komendzie głównej policji mafia. Wiąże się z niejakim generałem Chwalińskim, taki polski antywidok, prawda, we Francji był ten widok sławny, który był gangsterem, a potem został policjantem. My mamy takie kariery w odwrotnym kierunku. Nie? I ja tak czytam o tym, nie? Kurde, no przecież myśmy to wiedzieli 3-4 lata temu. 3-4 lata temu się pisało o tym, jak to Chwaliński sobie Volkswagena testował od Kulczyka, jakby całe to, wszystko to, co dzisiaj prokuratura potrzebowała 4 lata dojść, to dziennikarze to wiedzieli wcześniej i nie bardzo mogli to pisać, bo nie było tak zwanej wiedzy procesowej. Była wiedza operacyjna i ta wiedza operacyjna nadawała się właśnie do tego, żeby takie opowiadanie napisać. Więc oddaję głos Szakrowi Michalskiemu, żeby uzasadnił, dlaczego one nie są śmieszne. Dobrze, chciałbym zacząć od części chwalącej, laudacyjnej, jak to się mówi. Po to tu jesteśmy. A zatem zacznę. Dobrze. Dobrze, skoro chodzi o bufet, to zdecydowanie, zanim wytłumaczę, dlaczego ponure, skoro dla ciebie śmieszne, to może to problem interpretatora oczywiście, a nie autora, to jeszcze powiem, dlaczego. Skąd laudacja? Czemu się zgodziłem zapłacić taką cenę za dopuszczenie do bufetu? Otóż rzeczywiście książki, opowiadania Rafała Ziemkiewicza są w tej chwili tekstami, jednymi z nielicznych tekstów autorów polskich, gdybym był z innego radia czy medium, powiedziałbym polskojęzycznych, ale po prostu powiem polskich, po które sięgam, jak trafiają do księgarń, bo chcę się z nich czegoś dowiedzieć. Mamy wielu wybitnych autorów i autorek prozy poetyckiej, ale tak się dzieje, że rzeczywiście, tak jak powiedział Maciej Parowski, żyjemy dzisiaj, i absolutnie jestem o tym przekonany, w ciekawszym kraju niż żyliśmy w PRL-u.
ale żyjemy w kraju literatury o wiele mniej ciekawej. Ale dlaczego smutne? Ja o tych smutnych opowiadaniach powiedziałem przy okazji recenzowania tomu Cała kupa wielkich braci, ze szczególnym uwzględnieniem otwierającego opowiadania, bo to otwierało opowiadanie Żywa gotówka, o ile pamiętam. Po stronie polityki, po stronie państwa nie ma nic sensownego, po stronie społeczeństwa nie ma nic sensownego, całą funkcję wyzwalającą pełni pieniądz. I to jest rzeczywiście dla mnie skok mizantropię i jakkolwiek opowiadanie Żywa gotówka nie byłoby opowiadaniem śmiesznym, dla mnie było ono melancholijnie zasmucające. Przepraszam, ja założę to, bo to może mniej będzie takich tych dźwięków. Zanim poproszę Maćka Wibińskiego o wypowiedź, który mam nadzieję, że poprze mnie tutaj w stańczykowym rzemiośle, no to skoro koledzy wspomnieli o tym, że jednak nie tylko opowiadania z cyklu Rafała Aleksandrowicza są w tym zbiorze, ale są tam opowiadania takie, które uważam za poważne i takie, które są troszkę inne. Jest tam także takie opowiadanie, które się nazywa Jednogrzesznica. Jest to opowiadanie, które napisałem w roku 1990. Przyznam szczerze, że nawet ten ceniony znawca literatury zerwał wtedy ze mną kontakty towarzyskie, co mi oznajmił listem takim, że za to opowiadanie to on się nie będzie ze mną zadawał, ale potem zmienił zdanie po jakimś czasie, widocznie uznał, że ono było uczciwe. To jest takie opowiadanie, które jest głupia sprawa, bo zaliczam je do jednego do najlepszych w swojej karierze, natomiast już w momencie, kiedy je pisałem, wiedziałem, że będę miał kłopot nie z tymi, którym się ono nie spodoba, tylko z tymi, którym się spodoba. To było jakieś 2-3 miesiące po ogłoszeniu terminu nawiedzenia. Roboty, opór. Cały gmach komendantury episkopatu pękał od interesantów. Obozowali pod budynkiem, czekali tygodniami na swoją kolejkę. Regularne oblężenie głównego wejścia w ogóle nie dało się używać. Na dole zajmowali się nimi niżsi rangą sekcjonerzy. Tych nielicznych, których nijak nie dawało się spławić, przepuszczali na górę do kolumnowego gabinetu, gdzie za ogromnym biurkiem, pod wielkim krucyfiksem i rozciągniętym na całą ścianę biało-czerwonym płótnem przyjmował ich. Ja doszedłem do takiego wniosku, że trzeba się zacząć wygłupiać i śmiać z tego wszystkiego, bo inaczej dostanę żoły żołądka, jak na tak dzień w dzień na poważnie komentował tę rzeczywistość. Właśnie zastanawiam się, jakim sposobem Maciek to robi, że nie zaczął pisać opowiadań science fiction jednak i wrzodu żołądka też chyba nie dostał. Tutaj siedząc i słuchając moich szanownych przedmówców, stwierdziłem nagle z przerażeniem, że owszem, napisałem w życiu parę opowiadań science fiction, tylko nie miałem o tym zielonego pojęcia. Nie, nawet mówię, ja napisałem jakieś takie opowiadanie, które się nazywało, to było w czasach niejakiego Szałajdy. Ktoś jeszcze pamięta na tej sali, że był taki reformator Szałajda, które miało tytuł Burdel w warunkach reformy. Było to o wprowadzeniu domów publicznych w PRL oficjalnie jako instytucji państwowych i czym się to skończyło. Okazuje się, teraz się dowiaduje, że to jest właśnie science fiction, social fiction, fantasy i tak dalej. Jak Rafał mnie poprosił telefonicznie o wzięcie udziału w tym dzisiejszym spotkaniu, a potem dostałem książkę i ją przeczytałem. Najpierw wpadłem w panikę, bo jak powiedziałby to opowiadania, to ja sobie wyobraziłem, że to jest literatura jakaś psychologiczna, albo przynajmniej, nie wiem jak to, fantasy i science fiction, to że to jest o ruchach rewolucyjnych na Marsie, albo coś takiego. Wziąłem tą książkę, zacząłem ją czytać i jak to stwierdziłem, i tu stwierdzam, że obaj moi przedmówcy się mylą, to jest po prostu śmieszne. To jest po prostu normalna i zwyczajna satyra, albo innymi słowy mówiąc, dla mnie przynajmniej, są to felietony rozpisane w innej formule literackiej, po prostu w innej stylistyce literackiej. Bardzo realistyczne rzeczywiście, a jednocześnie posiadające taki pewien stopień nadrealizmu polegający na tym, że
chodzimy i się zastanawiamy, dlaczego różne rzeczy się wydarzają tak, jak się wydarzają, i są na ten temat najrozmaitsze teorie. A Rafał bardzo odważnie po prostu rozwikuje te zagadki. A to program w komputerze się zaciął, w którym wszyscy siedzimy, a to takie i tym podobne rzeczy się dzieją. Po prostu zobacz, czy widziałeś kiedyś zadowolonego z siebie prozaika, który pisze poważne teksty. Przecież oni wszyscy chorują na wątrobę, są nieszczęśliwi, mają kłopoty z boleścią żółciową. A my? Stwierdzam, że wykonawszy myślowy eksperyment polegający na tym, że to, cośmy tutaj usłyszeli w ostatniej fazie, to znaczy z twoim wprowadzeniem, o co chodzi z tym śpiochem i z Pawła znakomitą zresztą interpretacją, to jest gotowy tekst do dobrego kabaretu i on z całą pewnością będzie przyjęty tak, jakby to był specjalnie napisany profesjonalny kabaretowy tekst.